Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Sztuka Książki. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Justyna Styszyńska, ilustratorka, graficzka. Możecie już znać takie książki pani jak te z serii Idol, które są takimi książkami do wyklejania, do rozwiązywania zadań. A dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej książce, którą pani zilustrowała. I to jest taka książka, którą się czyta z jednej strony. I z drugiej. Z drugiej strony. Ja też mam taką. I z trzeciej strony. Opowiada ona o tym, co się dzieje na pustyni i o tym, co się dzieje na dnie oceanu. To jest tak, że ja zajmuję się ilustracją, a pan Tomasz Kowalczyk napisał teksty. No i ja rysuję to, co pan Tomasz opisuje, tak? Jedna z tych punktów Sahara, znamy już zwierzątka. Gobi, zobaczcie, tam macie na planie, na mapie takiej informacji, gdzie się to gobi znajduje. No i teraz co? Następna pustynia. An, tak? Tyra, tak? Zobaczcie, jakie zwierzątka mamy na tej pustyni. Wędrownika lub ofiary. Kobra, kobra, kobra plująca. To jest najtrudniejsza operacja, dobrze? Wrzucasz każde zwierzę. Tak mi się wydaje, że to pusty, prawda? Tak pachnie. Jestem ciekawa, czy to już tam to zaszło. I jak się to zwierzęta w pustyni na pewno wkłada się piasek. Ja też chcę. Zapozować. Jeszcze jedno słowo. Możemy jeszcze jedno słowo. Zrobić ci tak, żeby było na ściance to zwierzę. Co tutaj zainstalować? Przepraszam cię, mrówko. Trochę widoczna. Kaszkie? Ten jest właśnie fajny. Fajny. Kobra i chyba jest. I musiałam rysować trochę zamkniętymi oczami.